Rok 2017 dla spółki Schomburg Polska to rok jubileuszowy. 25 lat istnienia na rynku polskim to z jednej strony tradycja, a z drugiej strony czas wielkich zmian, bo przychodząc do spółki w 2016 roku przyszedłem z zadaniem rozwoju tej firmy i przywrócenia jej dawnej świetności. Tutaj na miejscu jak najbardziej jest slogan, który Ronald Reagan wykorzystał w swojej kampanii wyborczej: uczyńmy Schomburg wielkim znowu, więc to parafrazując jego slogan, właśnie w ten sposób działaliśmy w 2017 roku. I patrząc teraz z perspektywy już zakończonego roku, to był rok sukcesów, ponieważ udało się nam wiele zmian wprowadzić, również zmian kadrowych, bo przecież tak naprawdę to firma, to są ludzie, którzy pracują. A z kolei największym problemem, z którym się zetknąłem i zetknęła firma, to to, że przez ostatnich kilka lat pozycja firmy nieco podupadła na rynku, więc bardzo mocno położyliśmy nacisk na odbudowanie wizerunku firmy i to się udało. Coraz więcej nas widać, coraz więcej się mówi o naszych rozwiązaniach, coraz więcej jest na budowach produktów firmy Schomburg. To jest z jednej strony zaskoczenie przede wszystkim dla pracowników, bo troszkę z niedowierzaniem podchodzili do tego, jakie efekty przynoszą zmiany, które zapoczątkowane zostały w 2016. Więc jeszcze raz, zamykając rok 2017, możemy śmiało powiedzieć, że to był rok sukcesu dla firmy Schomburg Polska.